5 kwietnia wspominamy świętą Marię Crescencję Hüss, dziewicę. Maria Crescencja Hüss urodziła się 20 października 1682 roku w Kaufbeuren w Bawarii jako siódme z ośmiorga dzieci. W 1703 roku, mimo trudności ze strony rodziny i wątpliwości przełożonego, została przyjęta do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Rok później złożyła śluby. Pomiędzy rokiem 1709 a 1741 pełniła wszystkie najważniejsze posługi. W latach 1726 do 1741 była mistrzynią nowicjatu, odznaczała się wyjątkowym oddaniem i hojnością. Kiedy w roku 1741 została wybrana przełożoną, odmówiła przyjęcia tej funkcji. Została jednak zmuszona do wycofania odmowy. Swoim współsiostrom zalecała troskę o ciszę, rekolekcje i duchowe czytanie, szczególnie Ewangelii. Nauczycielem i mistrzem ich życia duchowego miał być Chrystus ukrzyżowany. Siostra Maria była też mądrą i roztropną doradczynią dla wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc i pociechę, o czym świadczą licznie zachowane listy. Przez 3 lata, kiedy była przełożoną domu w Meierhof, okazała się być właściwie jego drugą fundatorką. Nie przyjmowała do wspólnoty wszystkich, którzy tego pragnęli, tłumacząc to słowami: Bóg chce, by ta wspólnota była bogata w cnotę, a nie w dobra doczesne. Głównymi punktami jej programu odnowy domu były nieograniczone zaufanie do Bożej opatrzności, gorliwość do pełnienia aktów służących życiu wspólnemu, umiłowanie milczenia oraz nabożeństwo do Jezusa ukrzyżowanego, Eucharystii i Matki Najświętszej. Maria Crescencja zmarła Wielkanoc 1744 roku. Jej doczesne szczątki są nadal bardzo czczone w kaplicy jej klasztoru. Beatyfikowana została w roku 1900, a 25 listopada 2001 roku kanonizował ją święty Jan Paweł II. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Crescencji dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.